A jeszcze powiem, dzisiaj ktoś do mnie przyjechał. Jeśli wiadomości wiarygodne, nie mam powodu mówić, że nie, myśleć, że nie, próbował znaleźć tutaj adres, wklepując Plac Zmartwychwstania. Google takiego adresu nie znajduje. Jak ktoś wklepał adres z miejsca, gdzie sprawia się najświętszą ofiarę mszy świętej w rycie rzymskim i to miejsce znalazł, jakoś wykropkowane, sekta księdza Michała. Także jeżeli by to tak działało, no to możemy widzieć, jaki scenariusz jest grany wobec miejsca osób, które tutaj, którzy mamy udział w tej, w tym, żeśmy się tu okopali, wyrzuceni, msza święta, kapłan wierni z kościoła przez salezjanów na Wronieckiej, ale też kto te strony obsługuje, że może się okazać, że tymi obsługującymi tam te strony tradycji katolickiej są tak jak w Rosji sowieckiej wybito prawowite, znaczy lewoskrętne, jak to by było, prawosławni, to są krzywosławni, no ale wybito tych prawosławnych, normalnych, w ich miejsce podstawiono pracowników UB, KGB na rosyjski sposób tam, czy radziecki sposób, no więc u nas też stronami tam tradycji katolickiej mogą zawiadywać tacy solidni ubecy, którzy się interesują sprawami. Daj Boże, się kiedyś będą z tego tytułu, co się nasłuchali i z czym się nas zwalczali nawracać. Gdyby to tak było, no ale coś na to wskazuje, że to tak właśnie działa.